Znowu mnie zamknęli. Zimno mnie, gardło mnie boli. Witam Państwa. Ja nie wierzę, ale już ubieramy buty właśnie i wyruszamy. Jedziemy do Hiszpanii. Ania, jak tam? Będzie ciepło? I będę nadal miał w Hiszpanii urodzin i będziemy sobie jeść lody. Tak, bo tam będzie ciepło i będziemy mogli jeść lody. Także kurczę, nie wierzę. Ubieramy buty wszyscy. I czeka nas 2500 kilometrów. Jedziemy w podróż. Przymuś gdzieś tam pod szafę wchodzi. Za szafę. Przyczepa już stoi. Na drodze, spakowana. Wyjeżdżamy! Ania, gdzie wyjeżdżamy? Chłodzie się, przepraszamy. Jeszcze raz, gdzie wyjeżdżamy? Gdzie wyjeżdżamy? Jedziemy w podróż. Gdzie? Do Hiszpanii i do... Portugalii? Może? Do Portugalii, do Australii. Nie, do Australii nie jedziemy. Chyba, że może gdzieś tam jakiś statek będzie. I pojedziemy na port. Śmieci wyrzucone. Zmywarki uprane. Jest godzina 18:24. Wyruszamy na noc. Dzieci już są zmęczone. Szymek ubiera buty, a Ania już wychodzi. Tak wygląda nasz zestaw. I jesteśmy już w samochodzie. Dzieci zapięte. Powiem wam, że ciężko było się spakować. Mieliśmy wyjechać 2 dni temu, ale wyjeżdżamy dzisiaj. Jest 18:40. Zostawiamy nasz domek i ruszamy. Papa domek, jedyneczka. Papa domek. Pomachajcie domkowi. Papa domek. Papa domek. Papa domek. Nasz ulubiony. I ruszamy. No dobra. Czy się stresujemy? Rodzinka, stresujecie się? Pełen luz. Ja tam się stresuję. Nie wiem z jakiego powodu. Może dlatego, że jesteś kochany, Szymuś. Szymuś mi zawsze mówi, że jestem kochany, jak się stresuję. Dlaczego się stresuję? Ponieważ czeka nas długa droga. I mamy pierwszy postój na chałkę. Będziemy sobie jeść. Dzieci już śpią. Zasnęły od razu po wyjeździe, zobaczcie. Kasia teraz będzie sobie coś na laptopie robić. Jak ja... Powiem wam, że uwielbiam przystanki przy drogach krajowych. Zawsze można sobie z taką przyczepą długą zjechać, coś tam wziąć z bagażnika, czy tam iść do toalety w przyczepie. Także super sprawa właśnie z przystankami. Także fajnie, dziękujemy wam, Zarząd Dróg Rejonowych Wojewódzkich, wszystkich za te przystanki. Dziękuję bardzo. Zrobiliśmy około 150 km. I stoimy teraz na parkingu autostradowym 30 km od Zgorzelca, przed Zgorzelcem. Także do granicy mamy 30 km. Dziewczynki śpią, Kasia nie śpi, moja dziewczynka. A gdzie ten Szymuś? Tu jest. A my rozkładamy tutaj nasze łóżka, zobaczcie. Przypomnę wam, jak to wygląda u nas. No to co, jedziemy z kimsem. Żeby tam dojść, to muszę sobie zwinąć. Teraz. Gdzie śpisz, Szymuś? Tutaj czy tam? Yeah. Szymuś to jest agent do zadań specjalnych. Komandos. Pierwsze co robię, biorę klepkę. I mamy tutaj muchę. Mamy. Co, Szymuś, to jest? Co to jest, Szymuś? Mucha. Jaka? Mucha. Jak miała na imię? Mucha. Mucha kłamczucha. Tak. Ale zobaczcie, co mam. Wkrętarka z końcóweczką. Idę teraz rozstawić podpory. O, jak to ciepło. Ciepło, nie? Ciepło. No, Kasi, napaliłem w piecu. Wiem, że nic nie widać, ale chciałem wam się pochwalić, że sobie nasmarowałem podpory i teraz wszystkie 4 mogę odkręcać. Muszę mówić ciszej, bo tutaj kierowcy śpią. Że mogę odkręcać taką tanią wkrętarką za 130 zł.
Najgorsza była ta podpora. Pamiętacie, że ona była tak zapieczona, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Po nasmarowaniu chodzi leciutko ta tak samo. Patrzcie. Jest moc, super. Znowu mnie zamknęli. No i jesteśmy w komplecie. Ania je kanapki, a Nadia śpi. Kasia je kanapki. Też jem. Szymuś je kanapki. Dobra, w tym miejscu się pożegnamy. Do jutra. My idziemy już spać. Cześć. Juhu! Witajcie, jest 7:40. Dzieci miały dzisiaj ciężką noc, ale wstały dosyć wcześnie. Nadia kaszlała całą noc. Musiałem lecieć do samochodu po lekarstwa i krople na kaszel. Co tam, Szymuś, powiesz? I jak mama mi da od razu kropelkę, to już nie klaszczę. Nie klaszczesz. Dobrze. Zobaczcie, jaki mam widok przez okno. Przepiękny. Nie, Szymuś? Jemy sobie słonecznik, jabłka i Cheerios na śniadanie. Kasiunia wróciła z samochodu. Cześć, popracowałam trochę. Tak, Kasia popracowała na laptopie, a my robimy herbatkę. Zagotowałem już wodę i zaparzymy dzieciom. Jakoś nie lubię parzyć herbaty w plastikowych kubkach. Jakoś tak mam wrażenie, że to się roztopi zaraz. No ale może to jest plastik spożywczy, więc może nic się nie stanie, nie, Kasia? Może tak. No. Mamy 7 październik. Jest dosyć ładnie. Jeszcze śniegu nie ma. Na moją ładną królewnę. Herbatka. Nadinka, napisz się. Ania. Ale nie ma. I tak to wygląda. Tak spaliśmy. Ale chcę wam coś pokazać. Chcę wam pokazać smar, który kupiłem do podpór. On się nazywa... On się nazywa Biały Smar. Kupiłem go w takim sklepie rowerowo-motoryzacyjnym, coś takiego. Kosztował 14,80, ale jest świetny. Pokażę wam, jak się go nakłada. Tutaj są dwie końcówki. Jedna jest taka z długim wężykiem, z długą rureczką, a tu jest z krótką. Ja to robiłem tą długą, ale już nie chcę mi się zamieniać, więc wam pokażę, jak to działa na tym. I zobaczcie, tutaj od podpory mam tą śrubę i ja to po prostu... Posmarowałem tym smarem i od tego momentu już podpory chodzą jak masełko. Mogę je podnosić i opuszczać wkrętarką. Specjalnie pokazuję to na tej podporze, która najciężej chodziła, żeby wam udowodnić, że taki smar to jest po prostu coś pięknego dla tych podpór. Widzicie? Można to oczywiście jeszcze przejechać kilka razy, żeby się rozruszało, ale jest o niebo lepiej. I już mam podporę podniesioną. A jeśli chodzi o ten element, to teraz pokażę wam, jak to zrobiłem, że mi to teraz pasuje do podpór. Tą końcówkę, to jest nasadka na śrubę 19, a z drugiej strony mam na 17. I to wziąłem z takiego klucza do odkręcania kół. A tą redukcję kupiłem w sklepie budowlanym i to się nazywa redukcja. Kupiłem 3 sztuki takie, tam były różne rozmiary. Teraz wam pokażę ujęcie z domu, jak jeszcze nagrywałem. Tak to się nazywa, redukcja, tam zobaczycie sobie. I można to kupić za 13 zł. Firma Topex. I teraz jestem szczęśliwym posiadaczem właśnie takiego elementu, który mi ułatwia życie na kempingach i podczas spania na dziko. Tym razem na podróż zabrałem jeszcze czujnik dymu, który wygląda tak. Jest to czujnik firmy Kidi i robimy test. Zamykajcie uszy. Fire. Warning, carbon monoxide. Tak działa. Jak widzicie, dosyć głośno.
Aż się dzieci wystraszyły, ale chciałem sprawdzić, czy działa, nie? I się teraz aktywował. No już nie, pokaż, co tam narysowałaś. Ale piękna lekcja plastyki. Zobaczcie, i to jest z brokatem jeszcze. Do światła damy. Tu jest brokat. Się błyszczy. Ania też bardzo ładnie. I to musi wyschnąć. Dobra, teraz trzeba się ogolić. Jak widzicie, takie mamy warunki. Tu mam lustereczko do golenia. Kasia ząbki myje. Jestem w mojej łazience. Tu się zapala światełko. I golimy się. Ciekawy jestem, co ile wy się golicie. Ja muszę się golić codziennie, bo już mam po prostu taki zaraz brzydki. Codziennie muszę, a wy? Szymuś, ty też się golisz? No to się golimy. Już się zaciąłem. Bo się stresuję przed wami. Chciałem to szybko zrobić. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Dobrze, dzieciaczki już zapięte. Jedziemy dalej. Jest niedziela, mamy lizaki. Teraz wam za dnia pokażę, jak to szybko idzie. O, została mi końcówka. Tak z ciekawości zajrzałem, ile jest wody w zbiorniku i zobaczcie, już połowa zbiornika jest po prostu pusta, więc jak widzicie, kolacja i śniadanie i już 25 litrów wody nie ma. Także muszę teraz dolać, bo nie wiemy, gdzie będziemy spać. Także jak widzicie, 30 km przed granicą niemiecką, przed Zgorzelcem, można sobie napełnić wodę. Jest taki kran. I gotowe. Ale z tego wszystkiego zapomniałem, że kupiłem sobie wózeczek do wożenia wody. Został w przyczepie. Zobaczcie, jest godzina 10. Mamy 24 stopnie w październiku i jedziemy. Musimy dotrzeć do granicy niemieckiej. Za chwilę będziemy. Jest niedziela. I mamy, proszę Państwa, Niemcy. Przekraczamy granicę właśnie. Już jest po niemiecku. An der Neisse. Przypomina Wam się ta poprzednia podróż z wiosny tego roku, czy nie? Bo nam się przypomina, ale... Bo ja mam wrażenie, że nagrywam te same vlogi. Ale za oknem już jesień, a nie tak. Kwitnące drzewa. Ale wiatraki są, dobra. Jedziemy teraz przez Niemcy. No i już wiemy, czym będzie się różnić ta podróż od tej poprzedniej. Mamy roaming, wszystko działa, dzwoniłem właśnie do mojej mamy. Kasi tylko telefon nie działa, bo... Jeszcze no nie powpisywałam wszystkiego. Tak, chyba trzeba plus pisać przez numerem albo 2-0. Jeszcze to będziemy sprawdzać. Także no, mój na pewno działa. I telefon, i internet też mam. Także jedziemy. Nadia się dziwi, dlaczego wszyscy nas wyprzedzają, a ja muszę jej tłumaczyć, że mamy przyczepę. Nie, Nadia? Nadia jest przykro, że przegrywamy. Ze wszystkimi przegrywamy. Ale jak nie będziemy mieli przyczepy, to będziemy wszystkich brać. Obiecuję Ci, Nadia. I robimy pauzę. Jesteśmy już po 200 km drogi i sobie chodzimy po parkingu z dziećmi. Ania została. Oczywiście jedliśmy obiad teraz i teraz się wietrzymy. Gdzie? Jaki wąż? Tirowy. Tirowy. Jesteśmy gdzieś za Dreznem i już jest 14 stopni, jest trochę zimno. Także w Polsce macie fajnie, bo jest ciepło, ale tutaj w Niemczech już jest trochę zimniej. Kasia, otwórz, mamy prezenty dla ciebie. Z okazji niedzieli życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Szymuś też Ci zerwał. No, nie mają zapachu. Takie jesienne kwiaty, nie mają zapachu. Jesteście fajni. Dziękujemy. Cóż to dużo mówić? Nudy na autostradzie, że hej. Jedziemy. Właśnie mówiłem, że nudy na autostradzie, a 200 metrów przed nami jakiś wypadek się zrobił.
Zobaczcie, jaki ładny korytarz życia się zrobił. Także karetka będzie mogła dojechać. Tutaj mówi, że tutaj jakoś coś... Zobaczcie, co się stało. Ciągnik na autostradzie normalnie. Wyleciał, kurczę, i walnął w samochód. Ja cię kręcę. Ale jak ciągnik musiał wyjechać normalnie z pola? Gdzie pokazywali ręką, no. Ja cię kręcę. Ale straszne, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. I mamy kolejny postój. O, jak się jedzie. Ciężko, noga mi cierpnie, nie mam tempomatu. Ale jest godzina 18, teraz będziemy jeść kolację. Ania już sobie tam figluje. I dzisiaj zrobiliśmy 380 km. Ogólnie od domu już odjechaliśmy 530. Dzień dobry. Łóżko już mamy rozłożone, żeby dzieci mogły się bawić. Te to się zawsze wyśpią, teraz mają mega dużo siły, a ja jestem zmęczony. No, zapalamy światła. Fuf, fuf. Cheerios dla Ani, proszę Państwa! Zaczynamy zabawę, bo było za nudno. O, tu Szymuś jest. Następny agent będzie do zabawy. Idę po Nadię. Jak się jechało? Wyspane, a ja zmęczony. Takie życie ojca. O. Jakie życie ojca? Że zmęczony, całe życie zmęczony. No nie, zaczaskują nam się drzwi. No. Nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy nieproszonych gości. Tak. No to co robimy do jedzenia? Frytki? Nie. Nie, bo frytki były na obiad, przyznamy wam się. Tak, dzisiaj Ania wymyśliła. Jedziemy sobie i Ania mówi, ja chcę... Cheerios. No teraz chcesz ci Cheerios, ale przedtem frytki chciałaś, nie? Ania zawsze jest sprawczynią. Ona nas namawia do złego. Ciągle. Tak, i frytki. Leżę sobie i mi świeci listwa w oczy. Jak fajnie mieć przyczepę, można sobie przejść i odpocząć. Mega. Ja bym samochodem nie jechał już do Hiszpanii bez przyczepy. Dobra, dzieci. Piłka. Aport. Ale tam usiądź. No, rzucaj, Ania. Ale nie w mamę. No, rzucaj. Nie w mamę. Jeszcze raz, Ania. Ania dostała w pusie. Moja biedna. To będzie moje. To będzie twoje. Nie mamy Cheerios, tylko takie pyszne, truskawkowe, jakieś tam minis, coś tam. Ale jest naprawdę dobre. Są takie płateczki. Ty też czymś dostaniesz, ty też. Przepyszne są. Masz czymś. Proszę. Smacznego. I Nadinka jeszcze. Ja też chcę tak długo. Proszę. Muszę Kasię nagrać, bo wyjęła se pierzynę i se pod pierzyną leży, no. A wiecie ile jest? 8,5 stopnia. Zmalała temperatura do takiej niskiej. No ale no nic. Trzeba wybaczyć Kasi, że tak wiochę robi tu nam na vlogu. No ale nic. Ogólnie jesteśmy... To jest Grażynka, a ja jestem Janusz. Dzień dobry, witamy w naszym vlogu. Tak. Nie no, ogólnie Grażynka to bardzo ładne imię. Prawda, dzieci? A Janusz też. Nic nie mamy do tych imion. Szymuś, a może przechrzcimy cię na Janusz? A ciebie na Grażynkę? Nie. A to ciebie na Grażynkę? Ja chcę być Grażynką. Dobra, ty będziesz Grażynkę. Ania, pozdrów pana Darka, który przed chwilą tutaj do nas zapukał. Szymuś, ty też pozdrów pana Darka. Pozdrawiam. Tak. Mieliśmy właśnie gości z Polski. Także pozdrawiamy serdecznie chłopaków. Co tam jest, Szymuś? Pasztet? Muszę pokolorować zwierzaka. Czy tak? Jak się nazywa ten zwierzak? Bambi. Bambi. Nie, jelonek Bambi. No, Bambi. To jest
fioletowe, a to jest niebieskie. Inne, prawda? To dla pana Darka. Tam są ubikacje i zauważyłem, że jest kran do napełniania baniaków. Dlatego idę sobie napełnić, ale chcę wam pokazać, jak wygląda mój wózeczek wspaniały do noszenia wody. Kupiłem go, nie wiem za ile. Może kiedyś wam pokażę tą aukcję, ale jest bardzo, bardzo fajny. Teraz już nie muszę nosić w rękach. Albo wiem, przypomniałem sobie, że nagrałem takie ujęcie, jak jest jeszcze spakowany. Teraz wam wkleję i podam wam cenę. A link możecie zobaczyć w opisie. Taki jest. Fajowy, naprawdę fajnie, bo już raz wiozłem wodę. Tutaj jest kran i napełniamy. I jak widzicie, mam baniak napełniony. 20 kg waży baniak z wodą, a wózeczek jest do 30 kg. Daję radę, świetnie, nie muszę nosić w rękach. Dobrze, moi drodzy, dzieci są przebrane w piżamki, wsiadamy do samochodu i jedziemy kolejne 200 km. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda nam się to zrobić. Także do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, cześć. Dzisiaj na dzień się uda pana Wiórka tą ślękę. To nie pan Wiórek, pan Darek. Boże, ujęcie do skasowania. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wszyscy pokiwali głowami. Łąka pachniała ziołami, a